Środowe popołudnie w olsztyńskim zamku minęło pod znakiem wręczenia już po raz trzeci nagrody imienia Henryka Panasa. Tym, którzy może nie kojarzą tej postaci, warto przybliżyć nieco jego sylwetkę. Twórca, literat, który zasłynął głównie ze swojego wydania Według Judasza, ale ten przekaz i ta jego książka była tłumaczona na wiele języków świata, także możemy być naprawdę dumni, że mamy takich ludzi w regionie, którzy tworzyli, tworzą i pokazują wartości istotne w codziennym życiu każdego z nas poprzez swoją twórczość, poprzez sprawowanie rzetelnie, z pasją i w misji też takiego wolności słowa i też swojego przekazu tej rzeczywistości, która często jest niełatwa, często jest trudna. Podobne cechy można dostrzec u tegorocznego laureata nagrody Wacława Radziwinowicza, korespondenta Gazety Wyborczej, człowieka wydalonego z Rosji. Myślę, że taki warsztat, jaki prezentował i prezentuje cały czas laureat, jest godny naśladowania. To dobra edukacja też dla młodych pokoleń, jak widzieć i tłumaczyć też niełatwe zjawiska przecież globalnego świata i politycznego i te wszystkie niebezpieczeństwa, bo tak naprawdę potrzeba jest dialogu, potrzeba jest dyskusji, potrzeba jest dobrego przekazu, no i oczywiście kultury w tej realizacji. To w osobie Wacława Radziwinowicza jest i było zawsze praktykowane. Warto tu również dodać, że zarówno patron, jak i laureat nagrody powiązani są z regionem Warmii i Mazur. Dla pana Wacława Olsztyn ma szczególne znaczenie. To jest moje miejsce tak naprawdę. Ja się tutaj urodziłem, chodziłem do szkół, prawie wszystkich, poza dwoma. I jakbym i gdzie bym nie podróżował po świecie, po różnych miejscach, to na stałe zameldowany byłem zawsze i tylko i wyłącznie w Olsztynie. Mam tutaj od urodzenia stały meldunek i wcale nie myślę Olsztyna opuszczać. Co oczywiście cieszy i daje powody do zadowolenia mieszkańcom naszego regionu, że właśnie tu mieszkają takie osoby. Kolega stąd był, z Olsztyna, był w słynnej, sławnej rosyjskiej Nowej Gazecie w Moskwie. Pytałem go, skąd jesteś? On mówi, z Olsztyna. A to tam, gdzie Wacek mieszka. Także wiedzą, że tam jest Kopernik i tam jestem ja. Ale ja się staram to podkreślać, żeby zawsze było, że ja jestem stąd. Pełna sala pokazała, że w Olsztynie nie brakuje miłośników twórczości pana Wacława. Podczas ceremonii wręczenia nagrody nie zabrakło oczywiście przyjaciół laureata z różnych zakątków Polski. Pozostaje pogratulować wyróżnionemu i zachęcić państwa do zapoznania się z jego postacią oraz twórczością. Kołajem nad warmińskim rajem, tańczymy na obłokach, salce i po majdonie.